Dorotka, 8 ponad kilogramów zgubionych, tak? W 6 tygodni. Powiedz mi, jak wyglądało twoje życie przed naszym programem Wyzwanie 6 tygodni. Moje życie wyglądało tak, że cały czas tylko jadłam, jadłam i jadłam i nic dla siebie nie robiłam niestety. A jak odkąd tu przyszłam, to zaczęłam trenować, ćwiczyć, no i zdrowo się odżywiać przede wszystkim. No i nie słuchać się tam w domu, że no powinna zjeść to więcej tego, a czemu się dołujesz, a czemu się stresujesz, a czemu nie jesz ziemniaków, a czemu nie jesz tego. Mówię, no bo jem zdrowo, odchudzam się, no i chcę być dla siebie no bardziej zdrowsza, no i lepiej wyglądać niestety. A nie patrzeć się na kogoś, że ktoś będzie mi podpowiadał, napij się tego, zjedz to, to tutaj ci nie zaszkodzi, a niestety nie poddałam się. Pięknie. Walczyłam dla siebie. No to super. Nie tylko dla siebie. Czy taki największy twój przełom, który nastąpił, to kiedy to było? Przełom mój największy kiedy był? No na pewno był, jak już zgubiłam te 5 kilo. To był duży taki przełom. Po 3 tygodniach, tak? Bo co wtedy pomyślałaś? Wiedziałam, wow, super, że tutaj naprawdę można naprawdę szybko zgubić. No i te treningi też dużo dały. Pomimo tego, że jeździliśmy z no 3 czy 4 razy w tygodniu, ale no ale się opłacało, bo w domu na pewno bym tego nie zgubiła. No i tak bym jeździła na rowerze, czy nie wiem, czy bym poszła na spacer, czy do lasu, czy na grzyby, to bym tego nie zgubiła. No jasne, fajnie, fajnie, super. A twoje takie konkretne, najważniejsze dla ciebie efekty z tego 6-tygodniowego programu, oprócz tej zgubionej masy ciała? Efekty? No na pewno, że stałam się bardziej silniejsza, bardziej uwierzyłam w siebie, że dam radę. No i chyba tyle, że może po prostu dałam radę. Aha, czyli psychicznie tak. Gdzieś tam się też wzmocniłaś. Tak, psychicznie też. Okay. Ja zawsze byłam taką szarą myszką, zawsze się nie lubiłam się wybijać ponad i nie gwiazdorzyć, jak niektórzy tu widzę gwiazdorzą, a ja to tak nie lubię wybijać się po spodu. Fajnie, fajnie. A powiedz mi, jakbyś miała komuś, kto nie słyszał o tym programie, powiedzieć parę słów i zachęcić go do wzięcia udziału, to jakbyś to zrobiła? Jakbym to zrobiła? No na pewno bym powiedziała, że żeby przyszli i dali z siebie wszystko, no bo warto. No warto coś dla siebie zrobić i warto się pozbyć kilogramów, stresów jakiś, przyjść ćwiczyć, coś dla siebie zrobić przede wszystkim. No bo warto, na pewno warto jest. Człowiek się na pewno lepiej czuje, jak już się pozbędzie tych wszystkich kilogramów, no i zacznie ćwiczyć zdrowo i zdrowiej jeść, no i na pewno ma więcej siły, więcej, o wiele więcej. Tak jak w moim wypadku, kręgosłup mnie cały czas bolał, teraz już nie czuję tego w ogóle bólu. Ani pleców, ani... Tylko no, czasami jakiś tam mam stresik w domu, ale to każdy chyba jakiś stres ma. Pewnie. A tych, którzy się obawiają, że jest to strasznie trudne ćwiczenia, co byś im powiedziała? No, że nie warto się bać, bo ja też nie dawałam rady. Że na pewno na początku jest ciężko, ale z każdym treningiem będzie coraz łatwiej i łatwiej, a na końcu już będzie w ogóle mega łatwo. Super. No dobra, fajnie. Dzięki w takim razie. Dzięki. Zapraszka.